Dobry wieczór, Night City. To znowu ja. Moim gościem jest porucznik Sara Krakowski, rzeczniczka NCPD. Kochanie, witam w programie. Cześć, Ziggy. Dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że dotarłaś do nas bez problemu. Nikt cię nie napadł i nie strzelał do ciebie po drodze. Nie. Całe szczęście ulice Night City są akurat coraz bezpieczniejsze. Odnotowaliśmy spadek zabójstw z 7103 przypadków rocznie do tylko... Chwileczkę. Mówisz, że ulice są bezpieczne, tak? A co z autostradami? Słucham? Słyszałem o strzelaninie na zjeździe z Rudła. Cokolwiek zara, prawda? Cisku. Co się tam stało? I gdzie są ci przestępcy? No więc NCPD odpowiada oczywiście za bezpieczeństwo wszystkich zamieszkałych w granicach miasta, ale w przypadku Rutuan... Sara, momencik. Nie wciskaj mnie i naszym widzom kitu, maleńka. Powiedz moim widzom wprost, kiedy wreszcie będą bezpieczni? Kiedy wreszcie do cholery będą mogli wziąć dzieci... Czegoś jeszcze? Daj mi znać, co u niej słychać, okej? Okej. Zadzwonię. Dzięki, Vi. Dziękuję. Lalka, z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Jesteś engramem zanikającej jaźni. Mało co powinno cię dziwić. A ty myślisz, że ja się po prostu obudziłem? No dobra, jedź. No co tak? Zadałam ci pytanie. Wiesz co, wkurwia. Aż mnie. Słyszałem, jak kłóciłaś się z Judy. O co wam poszło? Czemu cię to interesuje? Też będziesz mi wciskać przemowę na temat odpowiedzialności za innych? Pytam z ciekawości. Ciekawość jest niebezpieczna, jeżeli nie idzie za nią szybka ręka i twarda dupa. Wiesz, co się dzieje z Evelyn? Że nie jest Judy. Jest. Temu. Go dnia przez swoim problemem. Wasz klub przynosi pewnie spore zyski. I generuje spore koszty. A co, chcesz zainwestować? Nie. Po prostu podziwiam przedsiębiorczość. Zajęłyśmy ten budynek lata temu. I owszem, udało nam się go nie doprowadzić do ruiny. Ale milionerami nie jesteśmy. Podobno moksy pomagają dziewczynom z ulicy. Słuchaj, dzieje, to pierwszona rewolucja. Ktoś słyszał mnie. Ktoś od tak po prostu... O jedną za dużo. Ludziom się ulało. Wszyscy wyszli na ulicę. Dziwki, Alfonsi. Najrozmaitsze friki. Z nich uformowało się moks. Ale mówię, to było dawno temu. Teraz rządzą pieniądze. Nie ja tak urządziłam ten świat. Ale ja jestem odpowiedzialna za moks. I tylko za nie. Przyznaj, nie chodzi o żadną Evelyn, tylko cię wzięło na braindance'y Judy. Są co? Braindance'y? No raczej. Dzwonisz do mnie. Jestem Vi. A gdzie jakiś miło cię poznać? O,
Bardzo miło cię poznać. Jak będziesz mieć jakiś interes, to dzwoń. Nie ma. Co jest? Ja cię biorę! Johnny, obawiam się, że ktoś przerobił twoją fantastyczną miejscówkę na fast food. I już tak, możemy? Oto bezmyślny dobrze. Konsumpcjonizm zwyciężył po raz kolejny. Punkt dla przeciwnej drużyny, co? Nie należy walczyli. Cześć. Mówi ci coś nazwa Rainbow Cadenza? Aha, następny. Nie jesteś trochę za młody na wielbiciela dinozaurów? Że co, proszę? Przychodzą tu czasem smutne dziadki w skórach i też pytają, gdzie się podział ich stary klub. A ja do znudzenia powtarzam, że firma wykupiła go ze 20 lat temu. Chyba wywieszę w końcu jakąś tabliczkę. Tu w czasach... A, taka brzydka czerwona morda na czarnym tle. A to nawet kojarzę. Przychodzi tu czasem taki jeden w ich koszulce i wspomina stare czasy z innymi świrusami. Nie wiesz, gdzie go znajdę? Wiem, w latach 20. A tak poza tym to tu obok, na bazarze. Co tam sprzedaje?
truskawki z bitą śmietaną. A ja ją nagrania, nikt nie idea. Podobno można u ciebie dostać ciekawe nagrania. Zależy, co znaczy ciekawe. Mam karty Jean-Dieu, rzecz od Jura. Pytasz? Tipinin. Silverhand był mesjaszem rocka. Gdybym mógł, rozdawałbym ludziom jego krążki jak ulotki. Ale z czegoś trzeba żyć. Widzę, że trafiłem na rasowego psychofana. I nie wstydzę się tego. Dzisiejsi muzycy nie sięgają mistrzowi do pięt. Silverhand miał coś, o czym im się nie śniło. Srebrną rękę. Ogień, młody ogień! Facet z świata! Z terrorystą? Szukam prawdziwych artefaktów. Na przykład bootlegów z pierwszych koncertów Samuraja. Z pierwszych? Ty w ogóle masz pojęcie, o co prosisz? Chyba nie, jeśli mówisz o tym tak od niechcenia. Nie wiem, jak się dowiedziałeś o bootlegach, ale zapomnij. Nie dam ich pierwszemu, lepszemu sezonowcowi. Nie jestem pozerem. Wiem wszystko. Dawaj. Powiedział Kerem. Pierdolemu. Jasne. Ja też mogę sobie pozmyślać, o czym gadali bez świadków. Przychodziłem tu jeszcze za czasów Rainbow Cadenza. Bootleg byłby zarąbistą pamiątką po starych, dobrych czasach. Nie kręć. Jesteś za młody, żeby pamiętać pierwsze koncerty Samuraja. Nawet cię na świecie nie było. Pozory mylą. Skąd wiesz, że ta boska twarz nie jest wszczepem odmładzającym? Dobra, cwaniaczku, udowodnij. Jeżeli... Moje... Gosztory Samuraja. Tak, trzeci koncert. Pamiętam jak dziś. Podpaliłem gitarę, a potem roztrzaskałem ją o scenę. Tłum szalał. No, czekam. Łatwizna. Johnny podpalił i roztrzaskał gitarę. Pudło! Coś czułem, że to będzie dobre. Kto rozwala sprzęt na początku kariery? Nowe wiosła kosztują. Johnny. Po to śmieszny, konformistyczny ryj. Często ci się zdarza tak zawieszać? Trzeci koncert graliśmy w Kadenzie. Wybuchł mały pożar. Jacyś podpici kretyni próbowali go ugasić piwem. Denise fajczyła prawie całe afro. Przez kilka tygodni nosiła perukę. Za nic nie chciała sobie wszczepić technowłosów. Daj mi się zastanowić. Chcieli go piwa. Gówno prawda, to był Pet Kerego. Ale oczywiście, Johnny jest winien każdej zadymie. Nadal ci nie wierzę, że tam byłeś, ale cholera. Takie rzeczy może wiedzieć tylko prawdziwy fan. A co tam? Trzeba edukować młodzież. Może znajdzie się dla ciebie jakiś lepszy kąsek z podlady. Częstuj się. Dzięki. Bierz i głoś słowo Silverhanda. Korporacje do piachu! Arabowie mawiają, że czas to dobry nauczyciel. Kiedyś myślałem, że to prawda. Spójrz na tego gościa. Ma co najmniej 6 dych na karku, a nadal żyje w 2020. To twój najwierniejszy fan. Nie cieszysz się? Wysadziłem wieżę Arasaki w powietrze, a ona ciągle stoi. Dokładnie taka sama. Nie chcę, żeby ludzie zatrzymywali się w czasie. Nie bij świetnie. Coś musiało się zmienić. Wiesz, co się zmieniło? Fasada. Nowe modele złączy interfejsu. Smaki syropu glukozowo-fruktozowego. I nowa twarz tej samej Arasaki.
Stara zgnilizna w odświeżonym opakowaniu. Coś się zmienia. Może tego nie widzimy, ale coś na pewno. Owszem. Coraz mniej ludzi pamięta czasy, w których słowo człowiek znaczyło coś więcej niż skład wszczepów z drugiej ręki. Ma gdzieś tyle. Maje, tobie będą bardziej potrzebne. Nie zabiorę ich ze sobą do grobu, Wiktor. Wiesz. I dziękuję, że tak długo pracowałeś dla mnie za darmo. Od czego ma się przyjaciół? Myślałem o wymianie cybernetyki. Masz może coś nowego? Rozejrzyj się. Thank you.
Działania, że większość zorganizowanych i szybkie kierowane Nesidorową zaatakowała bezdomnych. Uwaga, kosiarze są uzbrojeni i niebezpieczni. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. Nie, ja nie chcę umierać. Daruj, nic ci nie zrobiłem. Znalazłam przypadek cyberpsychozy w Maelstromie. Zależy mi na żywym, więc postaraj się. I bądź ostrożny, Maelstrom to wariaci i bez psychozy.
Nie dawam. Od tego czasu klientów jakby więcej się zrobiło. Chociaż ceny mam na pewno wyższe. Przypadek? Nie sądzę. Pokaż, co masz. Wybieraj. No powiedz mi! Jeszcze raz. Tak? Thank you.
miejsca pana pobytu utraciłem kontakt z jednym z pojazdów. Będę się za nim rozglądał. Z nieznanego mi powodu wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. Żyje, ale jest wycieńczony. Ciekawe, co na to Denis. Ej, jak tam? Znalazłeś towar? Trochę poobijany, ale nie ma dramatu. Co dalej? Odstawiłem samochód. Załaduj faceta do bagażnika i jedź do Northside. Dokładny adres jest wbity do GPS-a. Okej. Okay. Jeszcze jedno. Masz wersów na nowym kole. Co? Rozłącz. Co jest?
Kairu! Gierla! Atakaj!
Mamy potwierdzony atak cyberpsychozy. Wezwano Magstag. Tylko, że nikt nie przyjedzie, bo sprawy... Więc pewnie chodzi o kogoś od nich. Podejrzewam porucznik Mo... Korpica trafi na terapię od... Dlatego bardzo się postaraj, żeby została w jednym kawałku. Roszopo. Szony sadki na gry podobnym w końcu zlokalizować. Teraz ty masz szansę wymierzyć sprawiedliwość i przy okazji zarobić. Więcej o tym świrze w załączniku. Yeah.
向かってきなよ。
Strzelaj do niego! Kurwa,
Zostańcie po prostu! Go, no chwat jakiś!
止まれ。Jednego skurwysyna mniej. O to chodziło. Dzięki, zamykam kontrakt.
słyszałem, że jesteś dezerterem. Jeżeli mam się z tobą zadawać, to wolę wiedzieć, czy to prawda. Bo ja jestem patriotą. Prawda. Ci nie wezmiesz, bo się tylko Tigersi mi go robią. Jeszcze pojechać do rodziny z kondolencjami. Opowiedzieć, jak zginął bohater. Uważaj! Do końca życia. Napisałem w raporcie, co o tym myślę. To mnie zdegradowali i zabrali mi wszystkie szczepy. Będzie wojna, zobaczmy. Ja zawsze tak.